Tam jesteś nareszcie. Witaj, Torlofie. Opowiedz mi teraz o propozycji, jaką chcesz mi złożyć. Tydzień temu doszło do morderstwa Onara. Chcę, żebyś dowiedział się, kto to zrobił. Nagroda cię nie ominie. Okej, gdzie zacząć poszukania? Porozmawiaj na farmie Onara z ludźmi, może oni coś wiedzą. Dobrze, już wypierdalam na farmę Onara świętej pamięci. Najemniku, co wiesz o morderstwie Onara? Panie, ja myślę, że to ktoś z farmerów zrobił, bo Onar nie płacił im zasłużonej wypłaty. Masz na myśli kogoś konkretnego? Myślę, że to mógł być farmer Bodo. Dzięki za informację. Farmerze, jesteś oskarżony o zamordowanie Onara. To jest nieprawda, ja nie zamordowałem Onara, ale wiem kto. Coś czuję, że kłamiesz, kurewko. To jest nieprawda, nie mam z tym nic wspólnego. No więc kto? To Kowal Bennett, on miał napięku z Onarem. Kowalu, jesteś oskarżony o zamordowanie Onara. Panie, to nie byłem ja. To najemnik Raul to zrobił. Na jego mieczu jest krew. Okej, zaraz sprawdzę. Najemniku, pokaż mi swój miecz. Co? Czemu kurwa? Podobno na twoim mieczu jest krew. Jesteś oskarżony o zamordowanie Onara. Ale ja tego nie zrobiłem. Pokaż mi miecz do kurwy nędzy. Okej. Widzę na mieczu zaschniętą krew. Wiesz co to oznacza? To nie tak jak myślisz, panie. Ja byłem niedawno na polowaniu i zabiłem wilka tym mieczem. Zaraz, co to za notatka wystaje ci z kieszeni? Ja jemy się zym. Pokaż mi notatkę. Nigdy w życiu umieraj, gnido. Torlofie, to najemnik Raul zabił Onara. Znalazłem notatkę przy jego ciele. A to skurwysyn chuj pierdolony, kurwa jego mać, niech Belial spali jego duszę. Fajnie, chcę teraz swoją nagrodę. Dobrze się spisałeś, oto twoja nagroda, Johanie.